No i to jest jedzenie chłopaków na śniadanie. Na przykład dostali po krampecie i krampec. To jest krampec, to takie z dziurkami. No i oczywiście zawsze pełno jakichś warzywek. A mi dzisiaj zjadł więcej, tym on chyba nie miał apetytu. A tym on tak rano nie ma apetytu, za to wieczorem nadrabia, wiecie? No. Także tak wyglądają śniadania naszych dzieci i kolacje. No wiadomo, obiady, no to obiady, nie? Brwi sobie wyskubałam. Jak wczoraj zobaczyłam na tych moich nagraniach, jakie ja tutaj mam zarośnięte krzaczory, to stwierdziłam, o nie, podoba mi się, trzeba coś z tym zrobić i sobie właśnie wyskubałam przed chwilą. O, czerwone jeszcze jest. A tak swoją drogą chcę Wam powiedzieć, że jestem z siebie bardzo zadowolona, ponieważ wczoraj, jak skończyłam nagrywać te filmiki na temat mojego żywienia, tak usiadłam, zmontowałam vloga i on już dzisiaj wleciał na YouTube'a, także tam skakujcie na YouTube, oglądajcie. Skakujcie na YouTube, oglądajcie, a to, co ja teraz do Was mówię, to dopiero zobaczycie w następnym odcinku. Dobra, to nie miało sensu. W każdym razie, a i tak wpadajcie na YouTube i oglądajcie, tak. Sami wiecie co, mam takie treści do przekazania, na których mi zależy, żeby ludzie je usłyszeli. Chciałabym swoimi filmami dotrzeć do szerszej grupy osób, szczególnie kiedy się dzielę czymś w moim przekonaniu ważnym. No, ale właśnie to Wam chciałam powiedzieć, że nagrałam, zmontowałam, wrzuciłam, co mi się nie zdarza często. Mam do Was takie pytanie. Czy Wy afirmujecie, bo ja tutaj mam mój taki magiczny zeszyt i ja, słuchajcie, afirmowałam kiedyś regularnie, później przestałam i słuchajcie, i moje afirmacje przestały działać i teraz ponownie afirmuję i one znowu zaczynają działać. Ja wiem, że może, nie wiem, ktoś może powiedzieć, że jesteś nienormalna, trzepnięta, ale wiecie co, to naprawdę działa. A wiecie dlaczego? Wiecie skąd to się bierze? Bo słuchajcie, ludzie się... to się troszeczkę wiąże z tym, co jest poruszane w sekrecie, ale to ma bardziej głębszy sens. Tylko trzeba to dobrze zrozumieć, bo ludzie się naoglądali sekretów i myślą, że puszczą myśl w świat i to się samo zadzieje. Ja znam chyba tylko jedną taką osobę, której to się sprawdza, ale to też jest osoba, która zapiernicza jak mróweczka. Właśnie, o co chodzi? Że jeżeli afirmujesz, zapisujesz swoje myśli, to twój mózg fokusuje się na tym, ponieważ mózg nie rozróżnia myśli złych, dobrych. Dla niego takie pojęcie nie istnieje. Pojęcie dobra, zła. I to, co sobie w tej swojej głowie i później na przykład na kartce zapiszesz, tym żyjesz, to sobie wyobrazisz, mózg przyjmuje to jako takie... jakby się to już wydarzyło. To znaczy w rezultacie powoduje to działanie mózgu, ponieważ on się fokusuje na tej myśli i dąży do tego, aby ta myśl stała się rzeczywistością. I to ja oczywiście w magię wierzę, ale w innym wymiarze. Natomiast tutaj to nie ma nic wspólnego z magią. To jest po prostu odpowiednie skoncentrowanie się na pewnych myślach, działaniach i tylko to. Tak naprawdę niewiele trzeba. Jeżeli sobie wytyczysz jakieś cele, wytycz je na kartce. Jeżeli chcesz, żeby coś się wydarzyło, zapisz sobie to na kartce. To jest takie bardzo proste, mogłoby się wydawać trywialne, ale naprawdę działa, bo twój mózg cały czas powtarza... Znacie takie powiedzenie, że kłamstwo 100 razy powtórzone staje się prawdą? No to jest właśnie... No, kłamstwo może nie brzmi zbyt pozytywnie, ale to właśnie tak działa, że my to wtedy przyjmujemy za taki pewnik. Co jeszcze? Kurde, wyleciało mi z głowy, chciałam Wam coś jeszcze powiedzieć na ten temat. No sobie muszę przypomnieć. Już wiem.
przypomniałam sobie, chodzi o wdzięczność. Praktykujecie wdzięczność? Wiecie co? Ja byłam zmuszona. Sama się zmusiłam do wyzwania rocznego Fundacji Kobieta Niezależna, ale mieliśmy tam obowiązkowe zadanie. Na początku to było chyba tam co drugi dzień, trzeba było w zeszycie wpisać jedną rzecz, za którą jesteśmy wdzięczni tam danego dnia. Ja wdzięczność już wcześniej stosowałam, ale wtedy się wzięłam za to poważnie i wiecie co, później to już było codziennie i to przynajmniej dwie rzeczy trzeba było wpisać, za które się jest wdzięcznym. Jakie wtedy się dzieją rzeczy, jaka wtedy się dzieje magia. Im więcej rzeczy zauważasz, za które jesteś wdzięczny, wdzięczna, im więcej tego, im bardziej tą wdzięczność praktykujesz, tym więcej wspaniałych rzeczy przychodzi do ciebie. Tym więcej tych wspaniałych rzeczy zauważasz. Ja odkąd zaczęłam stosować tą wdzięczność w swoim życiu, zaczęły przychodzić do mnie takie rzeczy, że to się po prostu w głowie nie mieści. I to było połączone właśnie. Spisywanie celów, bo ja codziennie pisałam na kartce sobie cele, codziennie afirmacje. Oczywiście jak jeden dzień... Mój telefon odmówił mi posłuszeństwa, a właściwie No i znowu pamięć mi powiedziała, że się zapchała i musiałam zrobić naprawdę takie, wiecie, konkretne czyszczenie telefonu. I na czym skończyłam? Na tej wdzięczności, że jeżeli zaczniemy zauważać te małe rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni danego dnia, to może być to, że jesteś zdrowy, zdrowa, albo że słońce wstało, że była ładna pogoda, że coś fajnego sobie kupiłeś, kupiłaś, że ale mam fajny kolor włosów, ale mam fajny gust i tak dalej, można naprawdę, o na przykład to, że nie wiem, ktoś mnie odwiedził, albo kogoś ja mogłam odwiedzić, jejku, cokolwiek, że kawa była pyszna, wtedy zaczynamy zauważać dużo więcej takich rzeczy, to się tak samo napędza, to jest po prostu szaleństwo, ale takie pozytywne szaleństwo, to się tak napędza, że od tych małych rzeczy pojawią się te duże rzeczy. Na początku zauważamy te małe rzeczy i stopniowo zauważamy coraz większe rzeczy i to się tak nakręca, że coraz lepsze rzeczy zaczynają nam się przydarzać, rozumiecie? Przydarzać. To nie jest kwestia przypadku, to jest po prostu, bo nie mówimy teraz o przypadkach, przypadki to są naprawdę sporadyczne wydarzenia w naszym życiu, bo jednak gdzieś tam do czegoś dążymy, jakieś wybory są po prostu, coś jest konsekwencją naszych wyborów i tak dalej, to jest ta właśnie precesja, o której kiedyś mówiłam. I odkąd ja zaczęłam stosować wdzięczność, w moim życiu się takie rzeczy zaczęły dziać, że to jest niepojęte, ja po prostu płynęłam na fali bardzo pozytywnego myślenia i to nie było pozytywne myślenie na zasadzie zakłamania siebie, tylko to naprawdę było bardzo pozytywne myślenie, bo miałam bardzo dobrze w głowie, bardzo dobrze działo się w mojej rzeczywistości, w moim życiu i bardzo dobrze to potrafiłam wykorzystać i to było coś fantastycznego. I naprawdę ja Wam polecam afirmować, stosować wdzięczność, robić plany, bo ja wczoraj wspomniałam o tym, że nie mogę sobie czegoś zaplanować, to chodzi o takie krótkoterminowe plany, bo tak całościowo właśnie typu afirmacja, typu cele na jakiś przyszły rok, to jasne, jeżeli ja będę do tego dążyć, to ja to zrobię, nie? No, tu bardziej chodziło o to, że coś zadeklarowałam, nie do końca na przykład rezonowało ze mną, no to wtedy też na przykład nie jestem w stanie tego wykonać, bo to nie jest moje. I tutaj właśnie 7 nawyków skutecznego działania mi jeszcze bardziej uświadomiło, dlaczego się tak u mnie dzieje, po prostu to nie jest moje. I to, co nie jest moje, u mnie nie zadziała, u kogoś zadziała fantastycznie, bo to jest jego. Aha, i taka mała sprawa techniczna, bo ja tak wyskoczyłam, czy afirmujecie. Afirmacja to jest
wypowiadanie myśli, zdania, coś, czego chcemy, aby się działo, zadziewało. To jest na przykład jestem zdrowa i czuję się fantastycznie, tak? Więc sobie to masz w tej głowie, możesz sobie to wyobrazić, jak się wtedy czujesz. Zapisujesz to sobie albo, nie wiem, drukujesz na kubku, gdziekolwiek, cokolwiek i po prostu się karmisz tą myślą, bo ona jest dobra i w końcu ten mózg zaskoczy i twoje działania będą dążyły do tego, aby być zdrowym i czuć się fantastycznie. Tylko ważne, żeby to nie było będę zdrowa, no bo wtedy mózg cały czas ma w głowie kiedyś będę zdrowa, ale kurde kiedy, nie? No, będę zdrowa nie działa, jestem zdrowa. I nagle spojrzysz i sobie myślisz, kurde jestem zdrowa, ja tak miałam z tarczycą. Oczywiście było wdrożone odpowiednie leczenie, dieta i tak dalej, ale to myślenie o tym, że moja tarczyca czuje się świetnie, miałam taką afirmację, spowodowało, że moja tarczyca poczuła się świetnie, bo ja zaczęłam robić wszystko, żeby ona się świetnie czuła, bo codziennie się tą myślą karmiłam tym zdaniem, bo je zapisywałam. No, dobra. Się znowu nagadałam. A czy ja zawsze się muszę tłumaczyć z tego, że ja się nagadałam? Wiecie co? Czuję, że wracam do siebie, naprawdę. No. Nawet powiem wam, że pomału wkraczam w stan flow. Ja miałam w zeszłym roku taki stan flow, że ja naprawdę nie widziałam żadnych negatywnych stron życia, żadnych. A czy jak mi się coś tam nie chciało, to mówiłam, że mi się nie chce i to też widziałam jako coś dobrego, bo nie musi mi się zawsze wszystkiego chcieć. Ja po prostu miałam na wszystko wyrąbane, ale w takim dobrym sensie, że jak udzielam się takie rzeczy, no to zrobię to w inny sposób, nie? Albo udzielam się takie rzeczy, o wow, ale fajne rzeczy się dzieją, nie? No bo się na przykład fajne rzeczy działy. No. Tak. Także afirmacje, cele i wdzięczność. I tak naprawdę nie wiem, co jest najważniejsze. Albo afirmacje, albo cele, bo znaczy, albo afirmacje, albo wdzięczność, bo wtedy cele się tak jakby trochę same realizują. Ale to już wytłumaczyłam. To się samo nie dzieje. Nie ma czegoś takiego. Zawsze rodzice mówili. Co to za bałagan? No zrobił się. Sam się nie zrobił. Ładny mam obrazek. Tak w ogóle. To ja wam coś powiem. Krzysiek teraz specjalnie poszedł na nadgodziny w sobotę i z wszystkich pieniędzy, jakie w tą sobotę zarobił, jedziemy do sklepu po farby i będziemy malować. Na ile pomieszczeń nam starczy, tyle pomalujemy. Na pewno priorytetem jest na dole salon. Chcę pomalować tą żółtą taką ścianę nad kominkiem. Ona ma być royal blue, czyli taka, wiecie, aj! No, taka niebieska. Resztę chciałabym pomalować tam na biało. No i jeżeli starczy, to tutaj sypialnie, bo sypialnia ma tu jedną ścianę niebieską, jedną taką. Aha, no i resztę kremowych. Nie, dwie niebieskie i dwie kremowe, a to nie moja kolorystyka. Dzieci mają przepiękny kolor w pokoju. Mają taki niebieski, taki z połyskiem srebrnego. To przepięknie wygląda. Kiedyś wam pokażę. Tylko najpierw muszę ją umyć, bo już ją obkopali. Tak, obkopali, ale na szczęście to jest ta, którą się myje, no nadszedł czas, żeby im tą ścianę po prostu już wyczyścić, ale koloru nie chcemy zmieniać, był przepiękny. No, tak jak mówię, jak starczy farby, bo tutaj też bym chciała pomalować na biało sypialnię, więc po prostu więcej białej farby chciałabym kupić, tego niebieskiego dużo nie będzie trzeba, bo to jest tak naprawdę jedna ściana wtedy. No i będziemy malować. Będziemy malować, odkąd się wprowadziłam. Moje pierwsze pytanie odnośnie tego domu do właściciela to było właśnie to, czy mogę pomalować tą ścianę na niebieską. Mówi, nie ma problemu! Jak chcecie sobie malujcie. Ostatnio też u nas był, więc przypomniałam mu, bo właśnie Krzysiek wpadł na to. Tak mi męczysz o tej ścianie, więc no dobra, zrobimy tę ścianę. Mówię, a dobra, nie, no. Tym bardziej, że podpisaliśmy, mamy umowę na kolejny bodajże tam rok, więc no.
znaczy chcemy złożyć wniosek albo o dom z Kansilu, czyli taki jakby z urzędu w Polsce to jest, albo może się zakredytujemy. Jesteśmy przeciwnikami kredytów, nie mamy kredytów, ale to jest jedyny wyjątek, właśnie kredyt hipoteczny. No. Tym bardziej, że tutaj jakbyśmy kupili dom na kredyt, to rata kredytu razem z opłatami by nas wynosiła tyle samo, co tutaj opłaty za cały wynajem, więc tak naprawdę, no. Dobrze nam się tu mieszka, fajnie, tylko po prostu chcielibyśmy mieć coś swojego, no normalne, nie? No, dobra. No to chyba mam kolejny vlog do zmontowania, bo już się tutaj materiału zbierało. Jeszcze się okaże, że teraz wam zacznę wrzucać. Teraz dopiero wczoraj wam powiedziałam, że mało nagrywam, mało mnie tutaj, mało wrzucam, a teraz się okaże, że zaś codziennie będę wrzucać, więc ze mną nigdy nic nie wiadomo, no.